Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dziś w radioaktywnym blogu moim gościem jest Piotrek Mizerny-Liszcz, jeden z najważniejszych poetów polskiego rocka przełomu wieków, lider 1984 i Wańka Wstańka and the Ludojades. Znamy się z Piotrem wiele lat, uwielbiam jego twórczość i jestem fanem jego wrażliwości. Album 1984 Piękny jest świat był dla mnie najlepszą płytą roku 2020. Projekt Lebl, który właśnie się ukazał, jest jedną z najlepszych płyt pierwszego półrocza. Z Piotrem rozmawialiśmy na ten temat wiele tygodni temu, ale jest tu wiele ciekawych spostrzeżeń. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, a raczej monologu Piotra, bo moich pytań jest raptem kilka. Sięgnąłeś po Lebla. Opowiedz mi o tym projekcie. Co to jest w ogóle? Ja któregoś dnia zdobyłem taką książkę, wiesz? Nazywa się to Pożegnalny Blues i to jest jakby ostatni liryk, taki ostatnie wydanie Bogdana Lebla. On zapowiedział tutaj, że nic więcej nie napisze. Czyli to jest zbiór jego wierszy, opowiadań i tekstów, różnych porozrzucanych tekstów. A on napisał tutaj, że jeżeli ktoś będzie chciał wnietknąć życie nowe w te teksty, to on zaprasza do tańca muzyku, proszę bardzo. Każdy niech sobie do tego muzykę napisze. Mi się to bardzo spodobało, słuchaj, tym bardziej, że od razu złapałem pomysł na projekt społeczny. Czyli sobie pomyślałem, tak, to fajna rzecz jest, dlatego że, słuchaj, fajny pomysł, nie? Żeby to zrobić, nie wiedziałem jeszcze, ile będzie mnie to kosztowało wysiłku i w ogóle wszystkiego, ale nie, podjąłbym się jeszcze raz. Bo, no bo wiadomo, Bogdan Leb, związek z breakoutami, prawda, Rzeszów, to wszystko jest ze sobą powiązane, ma jakiś sens. Ja też tutaj, nie wiem, no, mieszkam od 56 lat, trochę mnie tu ludzi zna, trochę nie, ale tak no, w miarę myślę, że jestem na tyle znaną postacią muzycznie, że jakoś skleję, słuchaj, to wszystko ze sobą, nie? I nadam tego swojego ducha. Tym tekstom Bogdana Lebla właśnie, że to jest fajny pomysł. No i zaczęliśmy to realizować. I zacząłem powolutku wchodzić w jego jakby poezję, komponując do tego muzykę, rozszerzając coraz bardziej pasmo, czyli od tych pierwszych akordów gitarowych, jak się dałem, od pierwszych melodii, zacząłem to w domu ubierać muzycznie. Powoli, naprzód sekcyjnie, czyli zaczynałem od stopy, później dodawałem do tego pierwszy dźwięk klawisza, lub, który podbijał to wszystko, później aranżowałem cały numer jakby od podstaw. Po to, żeby mieć już tą piosenkę u siebie, mam taką możliwość, że mogę sobie ją w domu nagrać. Może nie w jakiejś hiper jakości, nie, studyjnie, ale na tyle czytelnie, żeby to można było komukolwiek puścić, czy samemu sobie puścić z przyjemnością, posłuchać. No i tyle. I stanęło na tym, że fajnie by było teraz, pomimo wszystko, ja nie mam takich gratów, jak współcześnie mają studia i chciałbym to nagrać na o wiele lepszym mikrofonie i w ogóle super. Dogadałem się ze Estradą Rzeszową, ona użyczyła, Rzeszowską, przepraszam, Estradą Rzeszowską, ja się cały czas przyzwyczaiłem, bo kiedyś to się nazywało Estrada Rzeszów, ale coś się tam zmieniło ogólnie w tej instytucji, nazwali to Estrada Rzeszowska. Więc wszedłem do Estrady Rzeszowskiej, tam nagraliśmy wokale i część gitar. Ale jakoś nie mogłem do końca się porozumieć z realizatorem. Nie tyle, żeby on coś tam był złym realizatorem, coś w tych sprawach, tylko nie podobało mi się to, co wychodzi z tej współpracy później muzycznie. Czułem, że to jest straszny suchar. Za to Jacek jest bardzo precyzyjnym i takim, i bardzo dobrym realizatorem. I w ogóle świetnie mi się tam pracowało i w ogóle miejsce i tak naprawdę gdyby nie to coś, nie? Tak naprawdę nieokreślone, ani on, ani ja nie jestem absolutnie temu winny. Słuchaj, pewnie byśmy to skończyli. No ale tam żeśmy dużo pracy, dlatego słuchaj, jeszcze pierwsze jest co, on jakby, jak żeśmy wchodzili już do tego studia, to chodziło o to, żeby nagrać dobrze wokale, dograć gitary pewne, których ja nie mógłbym dograć w domu i właściwie tyle, bo reszta była już nagrana i zrobiona i ja zrobiłem, słuchaj, część jakby aranżacji i tak dalej u siebie w domu, wysłałem to Markowi Kisielowi do Stanów. Marek w Stanach to wszystko wziął na swój warsztat, poprosiłem go o to, żeby użył swoich syntezatorów Moogów, on ma świetny zestaw w ogóle starych
mechaników, jeszcze takich analogowych sprzed wielu lat, to są brzmienia absolutnie z pierwszej ligi, nie? I poprosiłem go, żeby trochę wsadził też tego swojego ducha. To tak trochę, długo żeśmy siedzieli nad dwoma numerami. Co w tych wierszach Bogdana Lebla znalazłeś dla siebie? Co w nich zobaczyłeś? Sprawiedliwość. Zobaczyłem ducha poczułem ducha sprawiedliwości w tych tekstach, czyli poczułem kogoś, kto rozumie życie, kocha je, kto jest pełen sprzeczności i one są bardzo trudne. Ja, żeby, słuchaj, w ogóle wejść w ten premier, to kosztowało masę wysiłku. Każdy z tych tekstów zadziałał na mnie jak wampir energetyczny, stwarzając mnie na nowy sposób zupełnie. Jako muzyka zacząłem inaczej śpiewać, zacząłem inaczej interpretować, trzeba było wszystko, bo opowiadałem czyjąś historię. Mam nadzieję, że mi się to udało, ale tak puszczaliśmy dwie piosenki panu Bogdanowi, słuchaj, i z tego, co wiem, co mówił jego syn. My jesteśmy kolegami w ogóle z Radkiem, z synem Bogdana Lebla. On jak najbardziej jest za tym projektem i z tego, co wiem, to bardzo mu się podoba. A wiesz, to jest niesamowicie, dla mnie było ważne w ogóle puszczenie to jemu, nie? To była wielka walka. Poza tym, słuchaj, Bogdan Lebl jest związany z legendą w ogóle polskiej muzyki, a dla rzeszowiaków, brekauci, to wiesz, to w ogóle to jest pan słońce, nie? No i słuchaj, ja się zabrałem za człowieka, który był współodpowiedzialny za ich największe przeboje i tutaj w ogóle, jak ja śmiałem, trochę tak mnie środowisko tutaj postrzega, nie? To każdy czeka tylko, żeby igiełkę wbić i słuchaj, każdy myślę by czekał na moje potknięcie. I ja mam wielu znajomych, którzy mi przybili piątkę i którzy mi podziwiają za to, że się w ogóle za to tego podjąłem, nie? Bo ja wiem, że rondlem dostanę nie raz, kurde, to wiesz, to jest to pewnik, już dostałem, wiesz, i to tak to wygląda. Także tutaj to podjęcie się pisania do tekstu Bogdana Lebla wymaga naprawdę silnego chłopa emocjonalnie, a takim nie jestem, nie? Teksty bardzo mi się spodobały. Ja uwielbiam je śpiewać, to w ogóle jest bomba. Część jest bardzo taka, powiem ci, w rytmie bluesowym. Poza tym ja czuję tego ducha takiego, czuję swojego ducha w jego tekstach. Wiesz, czuję ten smutek, tą właśnie, to wszystko i tą sprawiedliwość, bo w gruncie rzeczy to mi też o tą sprawiedliwość w muzyce, bo właśnie w sztuce chodzi. Nie wiem, czy słowo sprawiedliwość jest tutaj odpowiednie, ale każdy niech je sobie zrozumie na swój sposób po prostu. Bogdan Lepczy jakby kojarzony jest z muzyką bluesową, kojarzony z breakoutem, jest twórcą tekstów do większości piosenek breakoutu. Ale nie tylko, bo on przecież pisał teksty dla wielu wykonawców. To jest tylko... Ale jest to na pewno najbardziej taki znany okres w jego życiu. Ale ty jak postanowiłeś do tym tekstów i do tej muzyki podejść w inny sposób? To jest automatyczne. Słuchaj, ja otworzyłem tę książeczkę, wziąłem pierwszy tekst, już nie pamiętam, który to był, chyba Czy nasza miłość się nazywał. Wziąłem gitary i zacząłem po prostu do tego tekstu grać. I od razu mi to siadło, wiesz, momentalnie, nie? I myślę, kurczę, jak to się super klei, jak się świetnie w ogóle śpiewa do tych tekstów. One są fajnie zbudowane, te tekściarsko są naprawdę zrobione super. Tylko są bardzo smutne i trzeba ten smutek odpowiednio złamać akordami, odpowiedniego tonu nadać, żeby ich nie zbrudzić, nie narobić tam, nie zawazelinować tekstu absolutnie. Ja uważam, że jak najbardziej 84, bo 84 to, wiesz, to jest taki zespół, to jest taki projekt, który w gruncie rzeczy jest taką konstrukcją, nie? To jest taka marka, która daje jakby czemuś, nadaje powagi. Wiadomo, że jak 84 gra, to ma być super, albo w ogóle jest porażka totalna. Więc przed zespołem 84, znaczy przede mną, nie, to jest potężne zadanie stoi, żeby cały czas utrzymać to samo. Ludzie ode mnie wymagają powrotu, wiesz, dlaczego wy nie gracie tak, jak ja mam w ogóle grać, jak w 1985 roku, jak ja mam 56 lat, jestem, to są te czasy teraz, albo ktoś mnie bierze takiego, jakim jestem, albo on nie, tak naprawdę nigdy nie rozumie, miał i nie lubił zespołu 1984. Co to ma być w ogóle? Twórczość to jest przez chwilę dla artysty, a później jest co? Wymazywana z pamięci, dlatego że komuś się to jakoś tam dobrze i fajnie w życiu kojarzyło, wiesz, no. Masa jest takich ludzi masa wyraża swoje opinie i swoje w ogóle wrażenia w tych społecznościowych wszystkich, wiesz, to jest takie irytujące okropnie dla mnie, powiem. A czym jest 1984? Mną. Teraz już mną. Bo tak naprawdę beze mnie to
to nie byłoby 1984. Proszę bardzo, chyba że ktoś się tego podejmie i mi odetnie od tego i zacznie ktoś grać moje piosenki. Może wszyscy chłopcy najlepiej jakby założyli taki zespół, wiesz. Już jak po mojej śmierci na pewno, to oni wpadną na taki durnawy pomysł, żeby oczywiście wszyscy tam się zebrali do kupy, wiesz, i sobie czesali tam na swój sposób te swoje specjalne i tak dalej. Przymycali to uczucia, fantazje, wiesz, refleksje. Napisałeś mnóstwo tekstów, mnóstwo wierszy. Po co ktoś, kto pisze tyle tekstów, sięga po twórczość innych, po twórczość innych poetów? Ja teraz zrobiłem coś z czystej ciekawości, dlatego że nigdy tego nie robiłem. Nie, no próbowałem tam śpiewać do tekstów innych artystów, ale nigdy nie grałem coverów. Ja ogólnie nie przepadam, wiesz, ciężko mi jest zadowolić muzycznie. Bardzo mało słucham muzyki polskiej przede wszystkim. Było kilku wybitnych wykonawców i nadal jest, ale nie będę wymieniał żadnego z nich po to, żeby któregoś nie pominąć absolutnie. Ale to można tych ludzi policzyć. Nie wiem, no, na palcach dwóch rąk, nie? Tak naprawdę. Którzy pozycjonują, pojawiają się też nowi artyści. Nie śledzę tego młodego rynku, nie jestem w stanie po prostu pochłonąć tysiące informacji i cały czas być na bieżąco tego, co się dzieje, dlatego że jestem zajęty zbyt swoimi własnymi projektami, no. Tak, co nie ty mam na to czasu. Jako poeta przy takim projekcie, przy takim przetworzeniu tekstów, wierszy Bogdana Lecha. Mi to dało, wiesz co, przyjemność tworzenia. To, co jest najważniejsze, dało mi to wielką przyjemność tworzenia. Ja się z tym zżyłem niesamowicie. Ja już nie byłem Piotrkiem, ja byłem Piotrko Bogdanem. Ta muzyka to jest taka wypadkowa. Bardzo ciekawe było i bardzo mocno to przeżyłem, bo czułem ingerencję tego i nadal, ale ten etap już przeszedłem. Nie? To był bardzo bolesny etap. I bardzo przeżywałem to, co robiłem. Ja chodziłem z tym braciem. Tam w ogóle total. Żyłem tym 24 godziny na dobę przez wiele miesięcy. Czy to było takie alter ego dla ciebie? Nie, ciężko to nazwać w ten sposób. Nie, to była taka, podjąłem się inspiracji, więc sobie pomyślałem, słuchaj Piotrek, jeżeli ty się tego podjąłeś, to wyciąg z tego wszystko, co najlepsze i wyciąg z tego duszę, wyciąg duszę z tych tekstów tego Bogdana Lebla. I tak zrobiłem. Zrobiłem to za to, słuchaj, żeby znowu nie przekazywać tych wszystkich emocji, musiałem to wszystko załagodzić i trochę potraktować sprawę mantrycznie. I tak na przykład zaśpiewać całą płytę, bardzo na chłodno. Wręcz ją opowiadając, czyli recytując, nadając jej dużo melodii. Bardzo trudne też zadanie miała Alma. Alma zaśpiewała pięknie w ogóle na tej płycie, jest super. Ma jeden numer i to właśnie, słuchaj, ten numer, do którego zrobiłem muzykę, pierwszy śpiewa Alma, czy Nasza Miłość, a porozumiałem się z Botkiem, PS do mnie, i z Javim, ze Sławkiem Leniartem. Oni są znani jako grupa producencka. Zresztą nieważne, to są moi kumple, ale dogadaliśmy się co do miksów tego. Dużo rozmów wcześniej przeprowadzałem na ten temat z Javim. Mieliśmy, słuchaj, tą współpracę podjąć już 1000 razy. On mnie wysyłał moje rzeczy, ja jego, ale jakoś to nigdy się nie mogło skleić. Z Bodziem było podobnie i nagle któregoś dnia Bodek do mnie pisze, ty Piotrek, weź coś zróbmy razem, jakieś dwa numery, może ja tam mogę nagrać wokale, przyjechać czy coś. Ja mówię, nie no stary, kurde, jest taka sytuacja, że ja tutaj jakby mam gotowe ślady, są dobrze nagrane, kurczę, słuchaj, tylko nie mogę się z chłopakiem tam jakoś dogadać czy coś. No nie wiem, no tak jest. I fajnie, żeby ktoś zrobił miks, ja akurat nie szukałem człowieka. Miałem jeszcze kilka osób na myśli, ale sobie pomyślałem, że oni to zrobią najlepiej. Dlatego, że no kto lepiej niż Bodek i Javi rozumie na przykład Radio Niebieskie Oczy Heleny. Kiedy oni przychodzili tutaj do mnie, słuchaliśmy tego razem, ja pamiętam, ja Javi mu dałem ten materiał, bo mu się ta płyta bardzo podoba. I Rzeszów oprócz tego. Poza tym chciałem, żeby nadal to był rzeszowski projekt. I to jest bardzo fajne, bo chłopaki są z Rzeszowa. Z Rzeszowa jest realizator poprzedni. Cały projekt jest robiony w Rzeszowie i z Rzeszowem jest związany. Chodzi o rzeszowską akcję. Tak myślę, że też estradzie rzeszowskiej i też o to chodzi w tym projekcie. Odżegnujesz się od Zimnej Fali, bo... Dlatego, że to jest jakaś etykieta w ogóle. Ja wiem, z czym to się wiąże i mi się nie do końca taka muzyka podoba. Dlatego nie chcę, nie podoba mi się, że ktoś mnie podpisuje po tym i tak dalej, nie? Czym jest tekst w ogóle w twórczości twojego zespołu? Jaką rolę spełnia? Od tekstu zaczynam. Od myśli w ogóle jakby. Dopiero później pojawia się jakiś aranż, jakaś melodia w głowie ewentualnie, która jest tak naprawdę... ja nie lubię określać...
Chyba najchętniej bym wolał wyrecytować te swoje teksty, w ogóle pozbawione tej otoczki muzycznej. Tak by było najbardziej prostolinijnie od siebie, prawda? I pojawiła się muzyka w moim życiu, zacząłem jeździć na festiwale, zacząłem być muzykiem i tak dalej, rozwijałem się tak. Po prostu starałem się przystosować do rynku na różne sposoby, z tą swoją dziwną wyobraźnią cały czas. Więc raz nagrałem taką płytę, później jeszcze inną płytę, ale gdzieś ta warstwa tekstowa pozostawała ta sama. Denerwowało mnie bardzo, że na przykład, że jak już w to wszedłem, w tą całą kupę, nie? I muszę się w tym nurzać, to że za każdym razem musiałem to przy następnym składzie zespołu, bo już ludzie byli przyzwyczajeni do tych piosenek, nie? Do tych tekstów wcześniejszych, musiałem jeszcze to wszystko przearanżowywać. Bardzo ciężko jest wrócić na przykład tak stricte technicznie, brzmieniowo temu zespołowi do każdej z tych płyt. Dlatego, że my, żeby zagrać koncert, na którym by brzmiał ten zespół, to, ten cały projekt 1984, to nie wiem, musiałaby być orkiestra ludzi, czyli ten by musiał obsługiwać akurat nie takie urządzenie, które użyliśmy w tamtym czasie na płycie itp. itd. 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 Więc taką sobie trochę funkcję dziwną wymyśliłem, tak się trochę ukryłem za tą nazwą 1984. Powiem ci, że teraz po czasie mi to bardzo ciąży. Ale pierwociną tego wszystkiego absolutnie były teksty i dalej tak jest. Tak, teksty są najważniejsze. I to słychać właśnie na płycie Projekt Label, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Moim gościem był Piotr Mizerny-Liszcz, lider 1984. Projekt Label miał swoją premierę 2 czerwca 2023 roku. Płytę wydała Antena Krzyku, jedna z najważniejszych firm niezależnych ostatnich 30 lat. Teraz czas na posłuchanie płyty. Zapraszam, naprawdę warto. Sięgnijcie po nią.